Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Warszawskie inwestycje. Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli mamy gotowość, to będziemy zaczynać. Proszę państwa, jeśli dziś środa, to jesteśmy w dzielnicy Rembertów, bo dla zmyłki chwilę wcześniej byliśmy w Wesołej, z niektórymi z państwa mieliśmy okazję się tam spotkać, ale teraz jesteśmy w Rembertowie. I będziemy tutaj ogłaszać naprawdę kilka bardzo ważnych i dobrych wiadomości. A ogłaszać będą prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. Jest z nami również wiceminister infrastruktury pan Piotr Malewszak, którego witamy bardzo serdecznie. Jest z nami także prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych pan Piotr Wyborski. Witamy serdecznie. Jest też wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy pan Michał Olszewski. Jest wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Sławomir Potapowicz i radna Rady Miasta Stołecznego pani Ewa Janczar. I również bardzo serdecznie witamy gospodarza tego miejsca, czyli pana burmistrza Rembertowa Macieja Iwanickiego. Oddaję głos panu, przepraszam, muszę zajrzeć do scenariusza, bo tutaj zawsze musimy lekką zmyłkę zrobić. Pan minister, zapraszam, Piotr Malewszak. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie prezesie, panie burmistrzu, szanowni państwo, jako stały użytkownik peronu w Rembertowie mam okazję regularnie obserwować sytuację drogowo-kolejową związaną z tym przejazdem, ruchem pociągów, ruchem samochodów i nigdy nie zazdrościłem kierowcom, którzy czekają, żeby przejechać, żeby pokonać tę przeszkodę na ulicy Marsa, bo jak wiemy w godzinach porannych można i pół godziny spędzić czekając na otwarcie rogatek na ulicy Marsa. Także ja pomykam 199, a później SKM-ką i KM-ką do pracy, a nie martwię się tymi korkami, chociaż myślę oczywiście o tych pasażerach i o kierowcach, którzy stoją codziennie i narzekają, kiedy to się wreszcie skończy. I czas najwyższy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby się skończyło. Ten przejazd na Marsa, który będziemy zamieniać na bezkolizyjny poprzez budowę tunelu drogowego, jest w takiej naszej nomenklaturze kolejowej numer 7 w skali sieci kolejowej w Polsce. Numer 7 z 13 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych, numer 7 pod względem liczby samochodów pomnożonych przez liczbę pociągów. Łącznie nazywamy to iloczynem ruchu, który jest na poziomie 2,7 miliona pojazdów drogowych i pojazdów i pociągów. Także uciążliwość ogromna. Jeszcze większa uciążliwość jest na Chełmżyńskiej, bo tam przejazd jest numer 2 na sieci kolejowej w Polsce. Tam jest iloczyn powyżej 4 milionów, czyli można to sobie zobrazować, że taki przejazd kolejowy w ciągu doby jest zamknięty nawet do 10 godzin. Wyłączając to, że w porze nocnej ruchu kolejowego dużo nie mamy, ruchu drogowego również, to tak od 5 rano do 21, gdy mamy 16 godzin, to możemy przyjąć, że on 10 godzin jest zamknięty. To pokazuje, szanowni państwo, skalę uciążliwości. I dzisiaj ten dobry moment, żeby powiedzieć, jesteśmy na dobrej drodze, żeby te dwa elementy utrudniające codziennie życie zamienić na rozwiązania, które poprawią nam sytuację i drogową w pierwszej kolejności, ale również bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tak, drodzy państwo, ja się bardzo cieszę z tego, że możemy to dzisiaj zadeklarować, dlatego że ile razy byłem w Rembertowie przez te ostatnie lata, i w kampanii wyborczej 5 lat temu, i później za każdym razem, jak się spotkałem z mieszkańcami, ostatni raz dosłownie kilka miesięcy temu, to zawsze był to problem numer jeden, czyli kwestia tego przejazdu kolejowego i uciążliwościami, które
powodowało to, że nie ma bezkolizyjnego połączenia. Dzisiaj się wszystko zmienia, to jest w pewnym sensie też nowa era naszej współpracy. Dziękuję Panie Ministrze, dziękuję Panie Prezesie, dlatego że miejmy nadzieję, że te synergie, które są tak bardzo potrzebne w rozwoju Warszawy i również polskich kolei, będą osiągane i takim przykładem jest właśnie Rembertów, dlatego że zarówno tunel, jak i wiadukt tutaj powstaną, tunel, jeżeli chodzi o Marsa i później wiadukt na Kołundrzyńskiej, po to, żeby ten problem rozwiązać. Właśnie dosłownie przed kilkoma dniami został podpisany ta umowa, jeżeli chodzi o wiadukt na Kołundrzyńskiej. Ten obiekt ma powstać w przeciągu 20 miesięcy, więc prace zaczną się jeszcze w tym roku, natomiast jeżeli chodzi o tunel, mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli przystąpić do prac. Kwestia absolutnie fundamentalna dla mieszkańców Rembertowa i bardzo się cieszę, że wreszcie możemy te dobre informacje przekazać mieszkańcom. No i oczywiście chciałem bardzo podziękować panu ministrowi, władzom PKP Polskich Linii Kolejowych oraz również władzom dzielnicy, dlatego że pan burmistrz, radni zabiegali bardzo o to, żeby te rozwiązania wreszcie były realizowane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a teraz będzie bardzo ważny moment, ponieważ poprosimy pana prezydenta i pana prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych Piotra Dworskiego o podpisanie umowy w obecności pana ministra, więc będzie uroczyście. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia z tym egzemplarzem umowy, jakże ważnej dla tych terenów, dla tej części miasta. Tunel i wiadukt, proszę Państwa, to są ważne elementy infrastruktury. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę Państwa, teraz pora na pytania oczywiście. Pora na pytania pod zieloną kolumną po Państwa lewej stronie. Kolega z bardzo proszę. Proszę Państwa, pod zieloną kolumną kolega z mikrofonem dla Państwa i zapraszam. Oczywiście bardzo proszę w pierwszej kolejności o pytania związane z dzisiejszym ważnym tematem. Bardzo proszę, Radio Kolor. Oczywiście, dokładnie. Dzień dobry, Marcin Czarek, Radio Kolor. Panie Prezydencie, niestety nie mam pytania związanego z konferencją, ale dotyczącego kolei. W linii średnicowej, czy są już może znane terminy, takie pierwsze, wstępne, kiedy możemy w Warszawie spodziewać się utrudnienia o nowego konserwatora zabytków mazowieckiego? Jak Pan widzi współpracę tutaj z nowym konserwatorem? Dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o linię średnicową, właśnie mieliśmy okazję do tego, żeby wymienić poglądy na ten temat. I bardzo się cieszę z jednego, a mianowicie z zapowiedzi, że cała ta inwestycja zostanie jeszcze raz, jest w tej chwili, ale zostanie bardzo dokładnie przejrzana. Będzie dokładny audyt i że możemy się spodziewać po prostu pełnej synergii pomiędzy Warszawą a PKP w realizacji tej inwestycji. Do tej pory, no mówiąc oględnie, pojawiały się różnego rodzaju problemy, a nam zależy bardzo na tym, żeby ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla Warszawy i mam wreszcie wrażenie, że wszystkim nam na tym zależy. I oczywiście dopiero za kilka tygodni będziemy Państwu mogli podać szczegóły, bo to wymaga bardzo dokładnej pracy, przeglądu, namysłu ze strony inwestora, ale mam zapewnienie i Pana Ministra, i Pana Prezesa, że będziemy to robili razem i naprawdę będziemy tutaj szukali synergii. To jest o tyle istotne, że termin tej inwestycji ma wpływ na to, jak będą prowadzone przeróżnego rodzaju inne prace w Warszawie. On ma wpływ również na to, co najważniejsze, czyli na drugą część otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Więc to są dla nas sprawy bardzo istotne, ale umówiłem się z oboma panami, że dosłownie za kilka tygodni się spotkamy po to, żeby porozmawiać o szczegółach. Jeżeli chodzi o konserwatora, mam nadzieję na jak najlepszą współpracę. My z panem poprzednim konserwatorem staraliśmy się współpracować w sposób harmonijny. Ostatnio się to udawało i też chcę podziękować panu profesorowi za to, że w tych ostatnich miesiącach wiele udało nam się uzgodnić, poczynić. Natomiast w tej chwili mam nadzieję, że po prostu przez cały czas będziemy dokładnie tak jak w tym przypadku tutaj po prostu szukali synergii, żeby rozwiązywać problemy tak, żeby z jednej strony oczywiście dbać o spuściznę, dbać o należytą staranność, jeżeli chodzi o
inwestycje w Warszawie, ale z drugiej strony brać pod uwagę też wymogi rzeczywistości. A takim klasycznym przykładem jest nasze spory z byłym konserwatorem Woziele. Pan konserwator zajmował bardzo konserwatywne stanowisko, że jeżeli kiedyś przed wojną w danym miejscu nie było zieleni, to nie powinno być jej dzisiaj. My oczywiście stoimy na stanowisku, że tej zieleni powinno być jak najwięcej, bo to jest taki klasyczny przykład innego rozumienia potrzeb miasta z tych ostatnich lat. Mam nadzieję, że z nowym konserwatorem będziemy myśleli w bardzo podobny sposób, również o zieleni miejskiej. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Straszna. Ja też mam trzy pytania, jedno na temat. 8 lat temu niektórzy z nas tutaj się spotkali w tej sali na podpisaniu podobnego porozumienia. Ono obejmowało też tunel Wesołej. Na dzisiaj nie ma o tym mowy, więc co z tym tunelem? Kolejne pytanie dotyczy pomysłu pana konkurenta, pana Bożyńskiego, który proponuje nad Wisłą Ilony, jakąś zabudowę. No, jakby pan się do tego odniósł, bo pan też miał zdanie 5 lat temu dotyczące tunelu chociażby na Podzamczu i bulwarów. A trzecie pytanie dotyczy placów, które są w ogóle nieobecne w pana kampanii. Co ze zmianami na najważniejszych placach? Wilsona, Narodowicza, były warsztaty szare dotyczące placu teatralnego, bankowego, czy na szaretyzacji się skończy? To może pierwsze pytanie, ja się podzielę. Tak, szanowni państwo, jeśli chodzi o tunel Wesołej, czyli tunel wzdłuż ulicy Pierwszego Praskiego Pułku. Przed miesiącem została podpisana umowa realizacyjna, czyli podobny list intencyjny jak dzisiaj, pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Zakładamy, że tunel po postępowaniu przetargowym, które przeprowadzi miasto, powstanie do roku 2027. Tunel na styku z przystankiem kolejowym Warszawy Wesołej. Panie redaktorze, naprawdę mnie pan zmartwił pierwszy raz. A mianowicie, no bo kto jak... Pierwszy raz, tak. Porządnie mnie pan zmartwił. Dlatego, że kto jak to, ale ktoś mówi zupełnie poważnie. Ktoś, kto tak uważnie obserwuje kampanię, mówi o tym, że my nie mówimy o placach, to jest mi po prostu przykro. Dlatego, że Plac Pięciu Rogów od właściwie no, momentu, kiedy żeśmy się zabrali za pracę i wykonaliśmy kawał dobrej roboty, jest jednym z naszych sztandarowych pomysłów na to, jak powinno wyglądać zmienione miasto. Miasto, w którym się udostępnia przestrzeń publiczną mieszkańcom. Różnie oceniany, również przez pana redaktora, ale mam nadzieję, że coraz lepiej oceniany przez warszawianki i warszawiaków. I przed chwilą również ten opis naszej różnicy zdań z panem konserwatorem a propos zieleni bardzo dobrze ilustruje to, jakie mieliśmy problemy. Kolejna kwestia to plac centralny, o którym mówię właściwie przez cały czas. No to jest chyba sprawa najbardziej fundamentalna, żeby właśnie powstał nowy plac w ścisłym centrum miasta. I mam nadzieję, że pod koniec tego roku ten plac będziemy mogli oddać. Będziemy go oddawali fragmentami w związku z tymi problemami, które się pojawiły, jeżeli chodzi o odkrycie tkanki miasta. Jeżeli chodzi o plac Powstańców, byliśmy tam chyba z panem redaktorem również, pokazywaliśmy ten parking podziemny, który będzie gotowy pod koniec roku. Pokazywaliśmy bardzo dokładne wizualizacje tego, jak ten plac ma wyglądać. To już trzy place. Plac Wilsona. Byliśmy tam przy okazji wizyt na Żoliborzu i mówiliśmy o tym, jak będzie ten plac wyglądał, jeżeli będzie pełna renowacja, że ten konkurs, który wygrał w budżecie obywatelskim, będzie rozszerzony, znaczy jakby zakres robót będzie rozszerzony, także rozbetonować część placu Wilsona i oddać go warszawiakom w zupełnie nowej odsłonie. To już czwarty plac. Piąty plac, czyli plac Bankowy. Zasadziliśmy drzewa i jutro sadzimy kolejne i też mamy dokładnie plan na to, jak ten remont ma wyglądać. Chcielibyśmy remontu, który będzie ambitnym remontem, natomiast oczywiście przez cały czas jest kwestia koordynacji wszystkich remontów. Więc to już jest pięć placów, no dosyć dużo i jak to zrobimy, ja jestem absolutnie przekonany, że wtedy też warszawiacy, widząc te zmiany, będą chcieli, żeby one postępowały. I tak rzeczywiście przymierzaliśmy się, robiliśmy analizy, jeżeli chodzi o plac teatralny, jeżeli chodzi o plac Konstytucji. Ja jestem absolutnie gotów też rozmawiać o tym, jak ta przestrzeń się powinna zmieniać, bo chcemy, żeby nie tylko to centrum, o którym ja przez cały czas mówię, czyli centrum ścisłe, plac centralny Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Chmielna, Złota, Zgody, tylko również inne place się zmieniały. Więcej,
w okolicy tych naszych inwestycji też pokazywałem Państwu te miejsca, te skwery przy Kinie Relax, przy Filharmonii, które dzisiaj są zostawione samochodami. Tych samochodów tam nie będzie, bo one będą pod placem powstańców warszawskich. No to będę zapraszam, ponieważ będziemy pokazywali dokładne wizualizacje jeszcze raz tych wszystkich miejsc w przeciągu najbliższych 2 dni, więc będziemy mogli też wrócić do tego, co jest dla mnie bardzo istotne. Jeżeli chodzi o propozycję pana Tobiasza Bocheńskiego, ja na razie widziałem jedno zdjęcie, przyznam, dlatego że od rana pracujemy. W związku z tym jeszcze nie zdążyłem się zapoznać z tym, o co panu Tobiaszowi dokładnie chodzi. Na razie tak na pierwszy rzut oka przypomina mi to te rysunki z jachtami Patryka Jakiego, więc rozumiem, że chodzi tutaj o pokazanie pełnej aktywności. Na ile to jest realistyczne, pozwoli pan redaktor, że się z tym zapoznam. Na razie wygląda to po prostu na ładny rysunek. Każdy ładne rysunki może rysować, pytanie na ile one są wiarygodne. Ale cieszę się, że po raz pierwszy w tej kampanii pan Tobiasz Bocheński w ogóle próbuje pokazać cokolwiek nowego, a nie tylko mówi o tym, co myśmy już dawno zrobili, albo mówi, że niektóre rzeczy można robić szybciej. Więc fajnie, że jakieś nowe pomysły się w ogóle pojawiają, na ile one są realistyczne. Na pewno w przeciągu najbliższych godzin będziemy to oceniać, zresztą myślę, że nie tylko ja. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC. Pytanie do pana ministra, albo do pana prezesa. Nie wiem, kto ma bardziej aktualne informacje odnośnie modernizacji linii Otwockiej. Kiedy tam rozpoczną się prace, jakie są teraz konkretnie terminy i czy powstaną ekrany akustyczne na odcinku Józefowa. Pytanie do pana prezydenta odnośnie strefy płatnego parkowania na wszystkich kępie i kamionku. Kiedy zaczną tam obowiązywać parkomaty? I wiemy, że zakończyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie strefy płatnego parkowania na całym Mokotowie, więc kiedy to zostanie przedstawione radnym? Jakie są wnioski z konsultacji? Dziękuję bardzo. Przyznaję szczerze, że nie uzupełniliśmy dzisiaj wiedzy dotyczącej linii Otwockiej, bo wiem, że prace się toczą na tym pierwszym odcinku i są projektowane na odcinku dalszym. Także dzisiaj przyznaję, że nie odpowiemy szczegółowo na kwestie dotyczące linii Otwockiej. Drodzy Państwo, jak wiecie, no ja od wielu, wielu miesięcy walczyłem o to, żebyśmy mieli strefę płatnego parkowania na Saskiej Kępie i na Kamionku. Nie było to łatwe, bo trzeba było przekonywać i mieszkańców, i również radnych. W końcu udało nam się to uzgodnić. Zablokował nam to nasz nieoceniony wojewoda Tobiasz Bocheński. Ubolewam nad tym i też mówiliśmy, że występują po prostu problemy z kupnem sprzętu. Staramy się temu zaradzić, tak żeby ta strefa mogła być gotowa jak najszybciej, ale no, to nie stanie się w przeciągu najbliższych tygodni. Nad czym ubolewam, no bo ten proces został po prostu przez pana wojewodę mocno opóźniony. Jak tylko będziemy wiedzieli, jaki to jest horyzont czasowy miesięcy, to będziemy Państwa informować. Jeżeli chodzi o Mokotów, rozszerzenie strefy, ja o tym też wielokrotnie mówiłem, naszym celem jest, żeby ta strefa mogła obowiązywać od początku przyszłego roku. No teraz będziemy o tym dokładnie już rozmawiać z władzami i też się od tygodnia do tego przygotowujemy, dlatego że nasze rozmowy z mieszkańcami pokazały, że olbrzymia większość z nich opowiada się za tego typu rozwiązaniem. Dzień dobry, Józef Melach, przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów. Ja chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców, że pan minister, pan prezydent, pan prezes przyjechaliście i określiliście już terminy. Także myślimy, że będziemy zadowoleni, bo te inwestycje ruszą. Także, ale przy tej okazji chciałbym dopytać o przystanek pomiędzy Rembertowem a Dworcem Wschodnim, o przystanek Kawęczy, który kiedyś w planach PKP był podjęty. Dziękuję. Szanowni Państwo, ten przystanek faktycznie jest rozważany, biorąc pod uwagę, że od wschodniej do Rembertowa mamy 7-kilometrowy odcinek, który nie ma przystanków i to jest taki jedyny, to jest taki wyjątek, jeśli chodzi o sieć kolejową w Warszawie, bo generalnie zagęszczenie przystanków jest dużo wyższe na odcinkach wyjazdowych, czy to z zachodniej, czy to ze wschodniej, a tutaj mamy sytuację, że przez 7 km nie ma przystanku. Ten temat będzie analizowany też pod kątem przebudowy całego odcinka i poprawy przepustowości do Mińska, do Sulejówka i do Mińska. Także pochylamy się nad tym, biorąc pod uwagę, że też nowa Chełmżyńska dałaby duży
duży efekt z możliwością też stworzenia tam systemu park and ride. Na razie nie ma rozstrzygnięć w tej kwestii. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Kończymy konferencję prasową. Zapraszam do rozmów indywidualnych i nagrań również. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, panu ministrowi, panu prezesowi i panu prezydentowi. Dziękuję również bardzo serdecznie Państwu.